Witam wszystkich w nowym filmie. Pogoda nie rozpieszcza. Miała być wiosna, miało być ciepło, ale chyba jeszcze na ciepło trzeba trochę poczekać. Nieważne, ja muszę się już zabierać za sprzęty, które dostaję od Was, no bo roboty jest sporo. A dzisiaj pokażę Wam tę motorynkę, bo dostałem ją na takie, powiedzmy, na finish. Trzeba ją skończyć, bo zobaczcie sami, że ona właściwie już jest po remoncie. Jest polakierowana, chromy. Wszystko zadbane, żeby było w dobrym stanie. Niektóre części trochę przypolerowane. Tutaj aluminiowe jakieś te amortyzatory. Felgi też wyglądają fajnie. Wszystkie plastiki, naklejki, wszystko się zgadza, wszystko jest na swoim miejscu. Ale widzicie, o co chodzi? To jest motorynka M2, rok 85. A tutaj silnik, gdzie jest zmiana biegów. No zobaczcie sami. Zmiana biegów w ręce. Tak być nie powinno, bo tutaj powinna być zmiana biegów w nodze. Dlatego dzisiaj takie kończenie całej tej renowacji motorynki i zmiana silnika. A właściwie to silnika nie będziemy zmieniać, tylko będziemy go modyfikować, żeby zmiana biegów była w nodze. Temat już przeze mnie przerabiany, nie jest to wcale trudne, ale cały silnik muszę rozebrać. Natomiast ten silnik jest w dobrym stanie, odpala i jeździ. Dlatego właściwie dużo roboty nie będzie, bo ja będę musiał tylko całego go zdjąć, potem rozebrać, wymienić odpowiednie części, złożyć i odpalić. No ale to już naprawdę, jak nie trzeba szukać żadnych części, w sumie to się okaże, jak go rozbiorę, czy tam nie trzeba czegoś wymienić, czegoś szukać, ale raczej jest ok, więc jak tutaj nie będę musiał szukać nowych części i kupować, to się zejdzie szybko. Oprócz tego, że jest zmiana biegów w ręce, czyli trochę inaczej niż być powinno, to jest jeszcze jeden hit. Czy ktoś to już zauważył? Zobaczcie, co tutaj siedzi. Nie przypomina gaźnika rometowskiego, nie? GM12F. No nie, bo to jest gaźnik Jikow, czechosłowacki, czyli od Jawy. No nie ma filtra, bo tutaj puszka rometowska nie pasuje. Jest delikatnie pomodyfikowany, żeby pasował na te szpilki od rometa. Trochę tutaj nawalony uszczelek, żeby to było szczelnie. I co ciekawe, jest szczelnie odpala. To Wam pokażę teraz. Gaźnik działa, ale z tego co słyszałem, to tutaj było już coś modyfikowane z dyszami, była wstawiona jakaś większa. On się prawdopodobnie troszkę zalewa, bo ma za bogatą mieszankę. Tak czy siak, gaźnik też będzie do wymiany. Ten pasuje, jeździ, no ale wolałbym jednak założyć oryginalny, dać normalną puszkę. Wtedy to wszystko by jakoś wyglądało, by miało ręce i nogi. Ale cała ta naprawa naprawdę widać, że nie poszła źle. Jest nawet powiedziałbym, że dobrze, bardzo dobrze. Świeca NGK, ktoś tutaj już pomyślał. Nawet dobry model, na upartego można by powiedzieć, że może trochę ciepłota jest zbyt wysoka, ale nie powinno być źle, bo to jednak silnik chłodzony powietrzem, więc on też swoją temperaturę może złapać. Wszystko zrobione ładnie i schludnie. Tutaj nawet jakaś blaszka, żeby ta linka od zmiany biegu dobrze przechodziła. Także naprawdę fajnie to wyszło, no mi się podoba, nie jest źle. Poza tym wszystko działa, można się normalnie przejechać, światła działają, hamulce działają, z tym, że oczywiście no, ten silnik się troszkę przylewa. Także trzeba będzie to sprawdzić, pewnie to głównie tego wina gaśnika, bo jeśli chodzi o zapłon, jest naprawdę dobrze. Odpala od kopa, może całą noc sobie postać i rano odpali bez niczego, a zapłon jest oryginalny, nie żadne CDI. Bardzo fajnie zrobiona motorynka, ja to ją tylko troszkę dopieszczę, wykończę na finish, żeby to wszystko było dopięte do końca. Dużo jej nie brakuje, także ja też nie będę miał dużo pracy, ale mam nadzieję, że efekt finalny będzie fajny. Będzie warty poświęconego tej motorynce czasu. Z tego co widzę, będę musiał też poukładać troszkę te linki, bo one tak przebiegają dziwnie. Jakimiś trytkami są tutaj pospinane, żeby to się trzymało, ale da się je tak elegancko tutaj poukładać, że i to będzie wyglądało i nie trzeba się też wspomagać żadnymi trytkami. A to jest korek spustowy tego silnika.
I uszczelka pod tym korkiem. Teraz wygląda w miarę nieźle, nie? Ale jak była naciągnięta na ten trzpień tutaj, to zobaczcie, no to jest jakiś o-ring. On jest taki, już jest spękany. Zmęczył się pod wpływem czasu i pod wpływem tego oleju, co tutaj go dotyka, bo to chyba nie jest jakoś specjalnie odporny o-ring na olej. Także tutaj wpadnie po prostu zwykła podkładka miedziana i będzie szczelnie. Silnik rozłożony, wszystko już jasne, mam wszystkie elementy na wierzchu. No i ogólnie rzecz biorąc jest dobrze. Tutaj żadnych problemów nie przewiduję. Może bym wymienił uszczelniacze na wale, tak dla pewności, żeby tutaj żadne lewe powietrze się nie dostawało, albo olej z drugiej strony. Więc teraz jedyne co zrobię, to skoczę do kumpla, bo niedaleko mnie mam tutaj kumpla, co często ma części, więc jak czegoś potrzebuję, to mogę zawsze do niego podjechać. Podjadę do niego, wezmę od niego wodzik, bo nie mam akurat żadnego wodzika, takiego wiecie, żeby nakręcić na niego nakrętkę. Wymyję te części, włożę dobre części, złożę cały silnik z powrotem. Właściwie tutaj dużo roboty nie ma, bo części są w dobrym stanie, nic oprócz tego nie muszę robić, ani nic spawać nie trzeba. Karterów nie trzeba na pewno spawać, ani z tej strony tutaj od kopniaka, ani z drugiej strony przy sprzęgle. Dlatego zobaczymy się, jak już silnik będzie poskładany i będę go mógł włożyć do ramy. Powiem słówko na tym etapie składania silnika. Co właściwie tutaj musiałem wymieniać? No oprócz tego, że wymieniłem wodzik, żeby była zmiana biegów w nodze, to właściwie silnik złożony bardzo dobrze. No muszę powiedzieć, że naprawdę nie jest źle. Wymieniłem tylko zawleczki na sprzęgle, bo były jakieś tam gwoździe. I tam jakąś podkładkę pod nakrętką sprzęgła trzeba było wymienić. Takie drobne w sumie rzeczy, ale całość generalnie bardzo dobrze złożona, aż jestem miło zaskoczony. Tylko, że całość była sklejona, cały silnik uszczelniony takim czarnym silikonem. On bardzo mocno przywiera do tych elementów metalowych i miałem naprawdę dużo roboty i spędziłem nad tym dużo czasu, żeby to wszystko usunąć, doczyścić. No ale udało się. I teraz składam wszystko z powrotem, bo wszystkie elementy są w bardzo dobrym stanie, tylko wymieniłem ten wodzik, jak powiedziałem. I kończę. Wymieniłem jakąś tam podkładkę, te zawleczki. Zaraz silnik będzie gotowy do włożenia w ramę. Prędzej wam tego nie pokazałem, ale chciałem tylko przypomnieć, że żeby ten silnik, gdzie jest zmiana biegów w ręce, zamienić na zmianę biegów w nodze, to nie wystarczy podmienić wodzik i dać zmieniacz, bo tutaj jeszcze trzeba w tych dwóch miejscach poprawić karter, bo inaczej zmieniacz nie dojdzie. Tutaj powstanie szczelina między karterem a tym zmieniaczem i potem różne brudy z tego łańcucha tutaj, jak się jedzie, no to wszystko wpada do środka. Tutaj do środka, gdzie pod pokrywę od zapłonu, gdzie jest cały zapłon. I potem mogą wynikać z tego różne problemy. Także lepiej, żeby ten zmieniacz cały dociskał się, no żeby był dociśnięty do kartera, a nie żeby tam była jakaś szczelina, żeby to. Co prawda to luźno nie będzie, bo i tak się to dokręci śrubkami. No ale właśnie, przez to, że tutaj są potem odstępy, no to nie jest w stanie dojść do środka. Trzeba to poprawić wtedy. Nawet nie wiecie, ile się trzeba namordować przy naprawie tych rometów dzisiaj. Nie wiem, jak było kiedyś, jak te zamienniki, tak strzelam, że były lepszej jakości i były dostępne jeszcze części oryginalne, bardziej niż dzisiaj. Ale dzisiaj, jak ja naprawiam te silniki, to powiem wam, że czasami jest po prostu tragedia, bo nie wystarczy wiedza, nie wystarczy doświadczenie, jak co działa, jak to się składa. Tylko jeszcze często trzeba poprawiać albo fabrykę, albo te części, te zamienniki. No i na przykład taki zmieniacz. Macie, nie wiem, przykładowo rozwalony zmieniacz, ten oryginalny, ma już luzy. To sobie pomyślicie, kupię nowy ze sklepu, bez żadnych luzów, nówka, sztuka nieśmigana. To ja założę, od razu jeżdżę. No właśnie nie do końca, bo na przykład tutaj, jak wchodzi ten stworzeń w to miejsce tego zmieniacza, no to w tym zamienniku nie jest tak łatwo, że sobie ten stworzeń wejdzie, tylko trzeba ten otwór rozwiercić wiertłem 5. Bo tutaj jest otwór 4. Nie wiem, dlaczego tak producent robi, skoro wszystkie stworzenie są na średnicę 5. No ale trudno. Idzie to w miarę łatwo zrobić, ale już tutaj trzeba wziąć jakieś wiertło, jakąś wkrętarkę, wiertarkę, cokolwiek i to przewiercić. Poza tym tutaj jest jeszcze ten wielokarb, ten frez na dźwignię. Od zmiany biegów, tutaj będę musiał dołożyć dźwignię. I to też jest takie oczywiste, że na taki wałek sobie znajdzie ta dźwignia bez problemu.
bo często gęsto jest tak, że to te elementy są słabo dopasowane i na przykład tutaj, żeby potem się nie męczyć z zakładaniem tej dźwigni, to ja jeszcze ten wymiarz przed chwilą zdjąłem, bo już był założony, go zdjąłem i dałem to na prasę. Na prasie to wpracowałem i wyciągnąłem, tak żeby to się lepiej dopasowało, żeby to dało się w ogóle jakoś włożyć, chociaż młotkiem, bo by się okazało, powiem wam z praktyki, że często jest tak, że już założycie jakąś część, dopiero po założeniu, po całej zabawie się okazuje, że czegoś po prostu nie można założyć i potem cała zabawa z powrotem, czyli trzeba to wszystko ściągnąć, trzeba troszkę tam obrobić, przyszlifować, troszkę się pobawić, żeby to w ogóle ze sobą pasowało. To i tak, zobaczcie, nie pasuje ze sobą jakoś tak na rękę. I tak będę musiał to troszkę nabić młotkiem, ale się bałem, że potem będą problemy, dlatego prędzej już wziąłem ten zmieniacz, tą dźwignię i na prasie, rozumiecie to? Nie w imadle, nie młotkiem, bo można narobić sobie więcej szkody niż pożytku, ale na prasie to po prostu wpracować, wyciągnąć, żeby to się lepiej dopasowało. Jak dla mnie to jest po prostu niebywałe, ale słyszałem, że w przypadku części do samochodów sytuacja nie jest wcale lepsza. Dzisiaj naprawdę ciężko się naprawia różne rzeczy, ciężko się naprawia, bo nie ma do tego części. A nawet jak części są, one są w teorii, bo tak naprawdę to albo nie działają, albo nie pasują, albo trzeba coś poprawiać i tak w koło Macieju. W tej instalacji elektrycznej są pozamieniane konektory. Zauważcie, że od instalacji idą żeńskie, a żeńskie powinny być przy silniku. I przy silniku już wymieniłem te konektory, bo tu były męskie. Teraz muszę wymienić te konektory od instalacji. No i w sumie to będzie miało ręce i nogi, tak jak powinno być. Tak jak było w fabryce. A jak było na odwrót, to no wiecie, no to było też, nie, to nie bez przypadku. Konektory żeńskie są tutaj, a nie na odwrót. Ale to pewnie ktoś tak zrobił, bo te nowe instalacje tutaj mają żeńskie zwykle, te konektory. Trzeba zamienić, żeby to pasowało, na przykład pod oryginalny zapłon, no, albo przerabiać ten oryginalny, ale dla mnie to trochę bez sensu. No to sprawdzimy, czy po tym pseudo remoncie, czy to w ogóle odpali. Paliwko jest, świeca jest. Okej, odpala. Troszkę gaźnik do podregulowania, z tego co widzę. No i co? Zaraz sobie podsumujemy tę motorynkę, co tutaj zrobiłem i się przejedziemy. No to co? Mamy kolejny piękny, słoneczny dzień. Możemy sobie podsumować motorynkę. Motorynka prezentuje się bardzo podobnie jak przed tymi całymi moimi naprawami, modyfikacjami. No ale aż tak tu dużo tutaj to nie robiłem. Chociaż są pewne rzeczy, które widać, także przechodzimy sobie dalej. No bo co się pierwsze rzuca w oczy? Jest polski gaźnik i puszka szmerowsania. Puszka od gaźnika, tak jak powinna być, no bo wiadomo, że jak tam był gaźnik czeski, to takiej puszki nie dałoby się założyć. Jest również pokrywa od zapłonu zmieniona pod, która ma otwór, gdzie wychodzi wałek ze zmieniacza, no bo teraz jest zmiana biegów w nodze, jak widać. Musiałem też zmienić, w związku z tym wywalić tutaj tą całą rączkę, gdzie się zmienia biegi i jest inny uchwyt, mocowanie klamki, a także jest tutaj inna, jak to się nazywa, manetka, ta gumowa manetka. Zrobiłem też troszkę porządku w tych linkach i w tych kablach, bo tutaj ten kabel do przełącznika, on tak dziwnie szedł, się zawijał. To wszystko tak pouskramniałem, żeby to, zobaczyć, się ładnie chowało i od razu to lepiej wszystko wygląda. Żadne linki nie odstają gdzieś tam po bokach. Wszystko jest bardziej schludnie. Dźwignię od zmiany biegów musiałem dołożyć, no bo w związku z tym, że nie było zmiany biegów w nodze, to tej dźwigni też nie było. Starter pozostał, kopniak pozostał stary.
Tutaj troszkę nowości, u góry troszkę nowości, ale generalnie wszystko takie samo. Udało się silnik rozłożyć, potem podobnie go złożyć, kilka nowych elementów, troszkę przeszlifowałem karter gdzie trzeba i wszystko bardzo ładnie dało się złożyć i bardzo ładnie pracuje. Hamulce tył i przód wyregulowane, działają bardzo dobrze. Wspomnę tylko jeszcze, że musiałem wymienić całą klamkę od sprzęgła, ponieważ jak tutaj było inne mocowanie klamki, to tamta klamka, gdzie jest zmiana biegów w ręce, w tej lewej ręce, to ta klamka też ona troszkę ma inny kształt, może wam zaraz pokażę. Ale tak generalnie, jak widzicie, motorynka za bardzo się nie zmieniła, chociaż wróciła do oryginału. Nie ma czeskiego gaźnika, nie ma zmiany biegów w ręce, bo taka zmiana biegów, gdzie była w ręce, to ona była kiedyś w motorynkach, ale to były te pierwsze motorynki M1, produkowane tylko 2 lata. Od 78 do 80. A to jest motorynka M2, to nawet nie jest model M1, czyli mamy inny model, inny rocznik, 85, nic się nie zgadzało. Teraz jest tak, jak powinno być, od fabryki. I jeszcze jedna duża zmiana, czyli całkiem nowa stopka centralna. Jest nowa stopka, sprężyna pozostała stara, ale dałem również nową ośkę. To nie są żadne kupne ośki, bo ja kiedyś dałem do tokarzowi, takie zlecenie tokarzowi dałem, żeby mi dorobił kilka już takich osiek od tych stopek centralnych. Ja to sobie zwymiarowałem, podałem mu w miary, on mi to dotoczył. Można teraz nabyć kupne, ale myślałem, że nie będzie to możliwe. Dzisiaj dużo rzeczy idzie kupić. Oczywiście wszystko jest różnej jakości, także nie wszystko jest tak wszystko fajnie, pięknie, że kupicie i będzie, bo to tak nie działa. Dlatego dałem sobie takie dorobić, ale póki co mam jeszcze kilka sztuk. Wszędzie pasują, tutaj też się akurat przydała, bo jak była ta stara, poprzednia stopka centralna, to tutaj nie było tej ośki, tylko po prostu była zwykła śruba 10 i tyle. Świeca jest dobra, doszczelniłem wydech i z tego co widzę jest sucho, bo już chwilę sobie popracowała ta motorynka. No widzieliście, odpaliłem już silnik, troszkę zmieniłem pozycję tego dzwonka tutaj rowerowego. Jakiś współczesny, ale działa, on był gdzieś tutaj bliżej, wyżej. Chyba tutaj nawet, o właśnie tutaj i się, no zresztą dobrze myślałem, bo by się nie zmieścił tutaj zwyczajnie. No i w motorynkach nigdy tutaj nie było tego dzwonka, tylko właśnie był gdzieś bardziej tutaj, w tym miejscu. Teraz się wszystko zgadza. Lakier ogólnie jest całkiem niezły, całkiem ładny, zobaczcie, nawet się odbija. Możemy sobie pomachać w odbiciu i razem z tymi chromami wszystko się prezentuje bardzo ładnie, także bardzo zgrabna motorynka. Ją tylko dokończyłem, dałem tak na finish, żeby to wszystko miało ręce i nogi. No i rzeczywiście. Egzemplarz nie był zły, ale teraz jest jeszcze lepszy. No to co, możemy się przejechać, pokażę wam jak to jeździ i będziemy kończyć ten niedługi odcinek. A o gaśniku tylko wspomnę, że to nie jest żaden współczesny ze sklepu, tylko oryginalny. Jeszcze znalazłem jedną sztukę w dobrym stanie, na której silnik działa. Założyłem, silnik odpalił, więc dobra moja, bo nie musiałem szukać nowego gaśnika. Dobrze, proszę Państwa, tu już koniec będzie naprawy tej motorynki, a właściwie to modyfikacji. Jedyne co zrobiłem na sam koniec, to podmieniłem świecę, bo ten silnik mi się wydaje, że jakoś dziwnie się zachowywał. I rzeczywiście, jak to często bywa, gotowy romet, nawet była całkiem niby świeża świeca, a się okazało, że nie jest taka jednak świeża. I musiałem podmienić. No ale po tym wszystkim, podsumowując, wyszła fajna motorynka, fajny mały romecik. Także dzięki za dzisiaj, do zobaczenia następnym razem. Dajcie znać, co myślicie o tej naprawie, modyfikacji, o tej motorynce. No i co? Do następnego!